świeca zapalona albo kadzidło, a to oznacza, że zaczynamy. Witajcie na kanale Nikt Nie Pytał w wydaniu Manifest Akcja, w którym razem będziemy zgłębiać tajemnice manifestacji, przemieniać magię na logikę i dzielić się praktycznymi poradami, by wspierać się nawzajem w drodze do osiągnięcia sukcesu. Przygotujcie się na fascynującą podróż, która pomoże Wam odkryć własną magię i manifestować marzenia w unowocześniony sposób. A jeśli coś Ci się tutaj spodoba, to dołącz do naszej platformy, która zawiera szereg warsztatów i narzędzi opartych na formule manifestacji naukowej. Nie ma przypadków, są znaki. Może to Twój znak, że właśnie rozpoczynasz swój magiczny proces. Dzisiaj podcast ostatnich dni wakacji. Witam Was serdecznie, ponieważ jest 1 września, a ja stwierdziłam, że nagram go z ogródka, no bo łapię ostatnie dni, godziny słońca i no i tak poczułam, że nie chcę tam się chować w szafach i wyciszać i robić studia, tylko sobie po prostu tak na luźno pogadam z Wami, leżąc jednocześnie na tarasie, więc jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, no to po prostu je ignorujcie. I dzisiejszy temat tego odcinka jest zainspirowany sytuacją, która teraz się dzieje na Instagramie. Jest to sytuacja, którą uruchomiła Laura w kontekście forum internetowego. To forum jest założone na większość dziewczyn, które mają jakieś tam takie trochę większe konto na Instagramie. I każda z dziewczyn ma swój wątek i każda z dziewczyn wie, że ma swój wątek i to nie jest żadna tajemnica. To tajemnica Poliszynela i wszyscy o tym wiedzą. I osoby piszące tam też wiedzą, że dziewczyny wiedzą. Jednak jakby w żaden sposób je to nie hamuje, ale myślę, że to, co zrobiła wczoraj Laura i to, jaką uruchomiła lawinę sytuacji, no to będzie miało jakby szerszy zasięg i zbierze, że tak powiem, szersze żniwo dookoła. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sobie pomyślałam, żeby pogadać o tej sytuacji, czyli o tym, jak ludzie zakładają anonimowe konta po to, żeby hejtować dziewczyny w social mediach. Często dziewczyny, które same obserwują, bo taką ciekawym elementem tej całej historii z Laurą i nie ukrywam, że mój element też jest podobny, bo ja też mam wiedzę na temat kont, które piszą na mnie różne rzeczy, ale to tak powiedzmy, że to tutaj tak zostawię, bo to nie są sprawy do obgadywania ani się żalenia, to są sprawy do załatwienia je poprzez odpowiednie narzędzia. Dokładnie tak, jak zrobiła to Laura. Ale w kontekście właśnie zakładania takich anonimowych kont i hejtowania na anonimowych wątkach dziewczyn, które paradoksalnie najczęściej te osoby znają, te osoby są też dla tych dziewczyn znane i to mnie w ogóle nie dziwi. Moja sytuacja też jest podobna i myślę, że gdyby większość dziewczyn, które mają na siebie pozakładane wątki i na których anonimy tam wypisują różne rzeczy, jakby zrobiła to, co albo może zrobi, no to się dowie, że sporo osób będzie dla nich wielkim zaskoczeniem, bo się okaże, że to będą osoby, którymi dziewczyny mają kontakt i które dziewczyny znają, albo kojarzą, albo miały z nimi personalne doświadczenia, miały z nimi kontakt i jakby miały wskazać, czy to ta osoba jest tą główną osobą, jakby powiedzmy odpowiedzialną na tym wątku za całą lawinę komentarzy, to by powiedziały nie, nigdy w życiu, nie ma takiej opcji. A tutaj zaskoczenie, bo jednak tak. No i ja oczywiście nie będę tutaj opowiadała o wątkach i o hejtowaniu przez internet, bo to nie jest temat, którym ja się zajmuję.
Dlatego ja dzisiaj to przekręcę i w kontekście tej sytuacji opowiem, co można by było zrobić inaczej. I jak to, co czujemy, można by było użyć do tego, żeby polepszyć swoje otoczenie, żeby zamanifestować swoje marzenia i żeby polepszyć to, gdzie się jest, zamiast sobie pogarszać. Dlatego dzisiejszy temat dzisiejszego odcinka to są mosty, a mosty w manifestacji to jest jeden z elementów manifestowania, bo pamiętajcie, że to nie jest tak, że wy sobie zapiszecie, co chcecie, a następnie będziecie pozytywne, o Jezu, przepraszam, jakiś robot mnie zaatakował, będziecie pozytywne i już wam się zdarzy. Nie. Manifestowanie to jest jak danie, to jest jak danie wieloskładnikowe i muszą zadziać się wszystkie składniki w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, żeby to się zmaterializowało w świecie rzeczywistym. Więc ja dzisiaj powiem o jednym ze składników. Na mojej platformie macie rozłożone wszystko na czynniki pierwsze, ale dobrze wiecie, że ja nie mogę opowiedzieć wszystkiego, no bo z jakiegoś powodu założyłam platformę, na której można dostęp wykupić, żeby nie opowiedzieć wszystkiego, więc jakieś tam, powiedzmy sobie, skarby zachowałam na platformę. Także, żeby poznać wszystkie składniki, trzeba zapisać się tam. Ale wiecie, nie jestem sopkiem, więc też się chcę z wami podzielić z tymi, którzy może się zastanawiają, czy chcą, czy to jest dla nich, czy to jest w ogóle ciekawy temat, czy to ich interesuje, czy to może jest jakieś wu-wu, albo jakiś inny bullshit, albo jakiś kolejny wymysł, wiecie, abstrakcyjny, który nic mi nie da i tylko stracę pieniądze. Dlatego nagrywam te podcasty. Podcasty są zawsze darmowe, podcasty są dla wszystkich do posłuchania i do wyciągnięcia z nich dla siebie jakichś informacji, które potem mogą właśnie się przydać przy manifestowaniu. No i mosty to pojęcie, które sobie ukułam w procesie właśnie tworzenia formuły manifestacji. Mosty są nieprawdopodobnie ważnym składnikiem i dowiedziałam się o nich, jakby w jaki sposób je odkryłam. Odkryłam je na samej sobie w procesie jakby życia, gdy okazało się, że w zasadzie jak wiele rzeczy dzięki mostom udało mi się przepracować samej ze sobą, to jest nieprawdopodobne, a już wam mówię, co to są te mosty. Jest to wszystko to, co możecie pokazać swojej świadomości, czyli waszemu umysłowi świadomemu, do którego macie dostęp. Wszystko to, co możecie pokazać waszej głowie, że jest możliwe. Że jest możliwe do osiągnięcia. Że jest możliwe do zrobienia. Dlatego, że żeby manifestować, no tak jak mówiłam, danie i różne składniki, a jednym ze składników jest praca ze świadomością, bo wiele w manifestowaniu, wiele coachów mówi o pracy z podświadomością. To jest absolutnie, absolutnie najważniejsze i to jest jasne. I ja mam na platformie skonstruowane specjalne narzędzia, specjalne takie medytacyjne samohipnozy, autohipnozy, które pomogą dotrzeć w wiele miejsc podświadomości, w których no, nie dostaniemy się tak po prostu od tak, bo to wymaga odpowiedniego skupienia, bycia w odpowiednim nastroju, zwolnienia gardy w odpowiedni sposób, odpuszczenia naszych mechanizmów obronnych w odpowiedni sposób, aby do tej podświadomości się dostać. Bez tego absolutnie się nie da manifestować, nie da się. Więc dlatego jakby to zostawiłam na platformie i te moje Deep Mind Reprogramming to są właśnie te narzędzia, które służą temu, aby do podświadomości się dostać. Ale oprócz podświadomości w manifestowaniu nieprawdopodobnie ważna jest świadomość i nie jest ona ważna, tak jak w prawie przyciągania uczą, że na poziomie świadomym masz być po prostu pozytywnym i wszystko brać pozytywnie i się uśmiechać i kochać świat i kochać wszystkich ludzi i skakać i ćwierkać. Nie, to w ogóle nie jest to. Mostem jest wszystko to, co pokaże waszej głowie, że to, co manifestujecie, jest możliwe. Jest możliwe. Możliwe do osiągnięcia. Po prostu. I dlaczego o tym mówię w kontekście tego forum i w kontekście tego hejtu? Dlatego, że
Chciałabym tą nieprzyjemną sytuację, która dotyka wiele dziewczyn na Instagramie i która teraz jest właśnie taka głośna dzięki Laurze, przekuć w coś pozytywnego. Ale przekuć. Nie, że ja teraz udam, że to jest pozytywne i powiem tak, haters gonna hate i hate you hate me cause you ain't me. No bo to jest strasznie płytkie, strasznie płaskie i to w ogóle nie jest mój sposób podchodzenia do świata. Ja chcę to przekuć w taki sposób pozytywny, żeby dać innym narzędzie, że gdy przyjdzie do nich taka myśl, bo nie, wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy, wiecie, swoje za uszami i ja tak samo. I kto nigdy nie zhejtował kogoś, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nikt z nas nie jest święty i dobrze o tym wiemy. Dlatego i jakby chciałabym dać wam, nam, sobie, wszystkim narzędzie, jakby skorzystać z tej emocji, która się pojawi, kiedy chcemy z kogoś zhejtować. Co by z tym zrobić, nie? Bo my możemy zrobić dwie rzeczy. Możemy, pierwszą rzecz to możemy tą emocję wziąć i natychmiast, wiecie, wypuścić w taki sposób, żeby chwilowo poczuć się lepiej, czyli dostać tą dopaminę. Pójść na to forum albo nawet i założyć ten wątek, zhejtować tą osobę, która nas triggeruje, wyżygać tam na nią tą żółć, wylać na nią tą żółć i potem mamy efekt, że dopamina nam się podniesie, hormony nam zbuzują i przez chwilę poczujemy się lepiej. Niestety jest to miecz obusieczny. Jeśli ktokolwiek z was miał kiedykolwiek refluks żołądkowy, on jest często na tle nerwowym, kiedy treść nasza żołądkowa, ta żółć żołądkowa cofa się, prawda? Cofa się, czyli organizm ją wyrzuca, produkuje, ona się cofa i zawsze na tym cofnięciu nam się to niestety odbija w sposób nieprzyjemny czkawką. To wylewanie żółci na innych ludzi działa dokładnie tak samo jak nasza żółć po prostu działa w refluksie, bo to wszystko jest natura i zarówno rzeczy na poziomie biologii, jak i na poziomie emocji działają w bardzo podobny sposób. Czy na poziomie energii, te wszystkie rzeczy działają zawsze w bardzo podobny sposób i w taki sam sposób na poziomie energii działa wyrzucenie takiej żółci, że ta żółć się cofnie. Że ta żółć się tak czy siak w końcu cofnie i struje osobę, która tą żółć wyrzuca. Been there, done that i wiem, że to nie działa. I wiem, że to jest chwilowe danie upustu swojej frustracji, natomiast nie jest to coś, co nam pomoże tak bardziej długofalowo. A przecież o to chodzi, prawda? Żebyśmy sobie znajdywali takie narzędzia, które nam długofalowo pomogą. No i mosty są właśnie takim narzędziem, bo zamiast tę osobę i tę emocję wziąć i wyrzucić tą żółć, która i tak nam się cofnie, bo wiemy, tak, bo wiemy, jak działa organizm. I prędzej czy później się cofnie w jakiejkolwiek formie albo samo jakiegoś zniszczenia, albo złego samopoczucia, bo my często tak na dobrą sprawę, nawet ci hejtujący, jesteśmy normalnymi, poczciwymi ludźmi. Ja tak uważam, że czasem to jest po prostu emocja, którą wywalimy z siebie. Ale jak przyjdzie moment uspokojenia i wyciszenia, to się okazuje, że tak na dobrą sprawę jesteśmy poczciwi i to, co wyrzuciliśmy, to rzuć z siebie, jak się cofnie ona do nas, to sobie zdajemy sprawę, jaki koszt tego musimy sami ponieść, tego, jak się zachowaliśmy. I to już nawet nie chodzi o to, że karma cię dopadnie i przyjdzie policja, ale już bardziej chodzi o to, że my będziemy musieli to oddać sami na poziomie emocjonalnym i zawsze to zło zwróci się do nas i dojdzie do nas w postaci energii negatywnej, która uderzy nas samych. No a mosty są pomysłem, żeby to zrobić inaczej. I żeby taką osobę, która nas triggeruje, bo każdy z nas ma kogoś, kto nas triggeruje, kto nas wkurza, kto uderzy w jakieś struny nas nieprzyjemne, to jakiś, wiecie, no, system jego składowa, jego osobowości, składowa jego sposobu bycia, składowa nawet jego wyglądu może nas po prostu irytować, bo uderza w jakieś takie miejsca, w których czujemy się niepełni, to zamiast dalej wyrzucać z tych pustych miejsc i uderzać pustym w próżnię i nie trafiać do żadnego celu, to ja bym to wzięła i bym postanowiła, spróbowała to wykorzystać.
jak mogę to wykorzystać, jak mogę tą emocję, ten trigger wykorzystać. Na mojej platformie jest specjalne ćwiczenie, w które można wejść. Nazywa się ono Nomen Omen Trigger. I można wejść i sobie przepuścić to wszystko przez siebie. To jest to autohipnoza prowadzona przeze mnie, która przeprowadza Was przez wszystko i która daje Wam na koniec, dostajecie informacje, ale nie ode mnie, od siebie. No bo ja Was nie znam wszystkich i ja nie jestem w stanie dać Wam informacji wynikających z Was samych. Chodzi o to, żebym ja Wam dała narzędzie, dzięki któremu tą informację sami znajdziecie. I tym narzędziem jest właśnie ten portal Trigger, ta hipnomet tak zwana, czyli medytacyjna hipnoza. Ale ja teraz Wam powiem na poziomie świadomym, jak możecie to zrobić. I możecie to zrobić w ten sposób, że możecie właśnie taką osobę, która Was triggeruje, która w jakiś sposób uderza te Wasze struny, które tam mocno Was drgają. Możecie po pierwsze spróbować dojść do korzenia tego. Dlaczego? Dlaczego akurat ona? Dlaczego akurat takie zachowanie? Dlaczego akurat to? Bo odpowiedź każdy z Was znajdzie w sobie. Bo to nie jest tak, że przypadkowi ludzie nas triggerują. To nie jest tak, że przypadkowe sytuacje nas triggerują. Wszystko, co Was dotyka, wszystko, co Was spotyka i wszystko, z kim macie do czynienia i z czym macie do czynienia, jest dla Was lekcją i informacją, aby polepszyć samego siebie. Pamiętajcie, jesteśmy tutaj po to, żeby się uczyć. Nie wiem, co Wy uważacie na temat tego, po co Wy tutaj jesteście na tym świecie, natomiast ja uważam, że każdy człowiek jest tutaj po to, żeby się uczyć i żeby odrabiać lekcje i żeby dochodzić do esencji samego siebie, czyli odrobić te wszystkie lekcje i odkryć tą taką prawdę samego siebie, tego, kim jesteś w tej swojej najczystszej postaci, jak już się rozbierzesz z tego wszystkiego, co złe, jak już się rozbierzesz z tych wszystkich złych masek, jak już przestaniesz udawać, przestaniesz oszukiwać siebie, przestaniesz żyć z poziomu swojego ego, tylko zaczniesz po prostu. Chociaż ja nie mam nic do jakby ego, nie? Żebyśmy mieli jasność, ja nie mam nic. Jesteśmy materialnymi ludźmi w materialnym świecie i ego jest okej. Ja nie jestem z tych takich, wiecie, new age'owców, którzy odrzuć ego. Nie, nie, absolutnie. Ego jest informacją i nic nie ma co niczego odrzucać. Natomiast chodzi o to, żeby się uczyć i chodzi o to, żeby się uczyć siebie, bo na koniec dnia, jakby każdy wykonywał pracę nad sobą, no to byśmy się spotykali wszyscy wspólnie w takim fajnym punkcie, gdzie byśmy wiedzieli, że jesteśmy dla siebie wsparciem, ale że jesteśmy też dla siebie lekcją i zamiast zakładać anonimowe fora i się hejtować, to byśmy traktowali siebie nawzajem jako narzędzie, chociaż to brzydko brzmi, żeby traktować innych ludzi jako narzędzie, ale chodzi o to, żeby potraktować jako narzędzie w celu polepszania siebie, w celu, żeby później wyjść w świat i samemu być dla innych ludzi lepszym. Więc to jest takie, nie jest przedmiotowe traktowanie ludzi jako narzędzia, tylko to jest w celu nauki, żeby potem było po prostu lepiej. I taki trigger właśnie, taki trigger, jeżeli ktoś nas triggeruje, zawsze należy potraktować jako informację i lekcję i spróbować z niej coś wyciągnąć. Dlaczego? Dlaczego akurat ta osoba? Dlaczego akurat to zachowanie? Dlaczego akurat to, a nie coś innego? Bo to z każdego takiego pytania dostaniecie odpowiedź. Jeżeli będziecie chcieli szukać oczywiście, jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć czegoś o sobie. No bo jeżeli będziecie chcieli uważać, że to wina i wszystko leży po stronie osoby, która was triggeruje, no to nie jest to punkt wyjścia do żadnej pracy. No ale też zakładam, że nie ma was tutaj na tym podcaście, no bo po co mielibyście tutaj być, skoro uważacie, że to, co was triggeruje, to jest wina wszystkiego dookoła. No to znaczy, że nie jesteście jeszcze w tym punkcie, w którym ja czy to, co mówię, jest wam w jakikolwiek sposób potrzebne. Może dojdziecie, może nie, bo nie każdy dojdzie i to jest jasne. I nie każdy musi, to jest wybór. Wszystko jest wyborem. Wszystko w życiu jest wyborem i decyzją. To jest decyzja. Kim chcecie być? To jest decyzja. Co chcecie osiągnąć? To jest decyzja, jak się będziecie zachowywać. To wy podejmujecie decyzję o tym, jak wasze życie wygląda i ma wyglądać i będzie wyglądało i będzie wyglądało. Ja mówię, że będzie. To się wydarzy. Ale wy musicie podjąć decyzję. Jasną, świadomą decyzję. A następnie zacząć pracę
nad tą decyzją. Nic się nie zadzieje samo. Jeżeli wy natomiast podchodzicie do życia jak do bycia pasażerem, to jest trochę też właśnie niestety tkwienie w kontekście manifestacji, w tkwienie w prawie przyciągania, z którym ja uważam, że powinniśmy już pójść dalej i nie mylić manifestacji z prawem przyciągania, bo manifestacja jest sensu stricto, prawo przyciągania jest sensu largo, więc manifestacja jest dużo bardziej specjalizacyjna, bym tak powiedziała. Dlatego wiele ludzi właśnie tkwi w prawie przyciągania i oddaje stery swojego życia czemuś, zewnętrzu. Niech to, co tam się dzieje, to zdecyduje, a ja będę czekał, co mnie się wydarzy, nie? Po Podlasku, co tam się mnie wydarzy. No i wiele ludzi jest po prostu pasażerami, no i jadą po prostu i tak, albo oddają te stery w ręce przypadku, albo oddają te stery w ręce innych ludzi, potem ci inni ludzie przejmują tą kierownicę ich życia i gdzieś zawożą, a potem oni wysiadają z tego samochodu i mówią, ale zaraz, no, a mnie się tu nie podoba. No nie podoba ci się tu, no bo nie podjąłeś decyzji, gdzie chcesz jechać, więc przyjechałeś tu, gdzie ktoś cię przywiózł. Dlatego no to jest trochę jak, wiecie, no z plasteliną. Albo sami ulepicie to swoje życie z tej plasteliny i będziecie za nie odpowiedzialni. No albo tą plastelinę dacie komuś i to ktoś wam ulepi życie i wtedy no, albo się wam spodoba, albo nie. No to już będziecie mieli fartę, jak się spodoba, ale często jest niestety tak, że jeżeli my nie wiemy, czego chcemy i ktoś nam daje coś, to prędzej czy później my poczujemy, że to nie jest to, że to jest czyjeś, że to nie jest nasze. No albo możecie zostawić tą plastelinę, wiecie, tak jakbyście ją zostawili na słońcu i on tam coś się z tego ulepi, nic konkretnego po prostu. Jakaś tam forma, w której przeżyjecie swoje życie, co też jest bez sensu. Ja uważam, że należy być kierowcą swojego życia. I właśnie mosty w takiej sytuacji, w której ktoś was triggeruje, to należy zdecydować po prostu, co ja mogę z tego wyciągnąć. Bo ja mogę pójść na forum i na chwilę dać upust tej żółci, która i tak do mnie wróci. A mogę z tego coś wyciągnąć dobrego dla siebie. Dowiedzieć się czegoś o sobie. Jeżeli miałam powiedzieć, czegoś naprawdę wiele dowiedziałam o sobie, to z tego, co mnie triggerowało. A teraz jeszcze pójdę dalej w kontekście tych mostów. Pójdę dalej, pójdę mocniej. To nie będzie dla każdego, bo to już trzeba być na jakimś tam etapie tego swojego rozwoju duchowego, swojego rozwoju, wiecie, spirytualnego, budowania własnej magii. To już trzeba być troszeczkę dalej, żeby spróbować taką osobę, która, jeżeli ona nas triggeruje, to znaczy, że ona uderza w te struny, które są dla nas ważne. To jest to już pierwsza informacja, którą wyciągacie, że to jest coś dla was ważnego, czyli powinniście się nad tym pochylić. Bo jeżeli coś was nie triggeruje, przychodzicie nad tym do porządku dziennego, okej, fuck it, to nie jest coś, co, z czego wyciągniecie jakieś nieprawdopodobne lekcje, więc z takich ludzi najlepiej jest wyciągnąć lekcję. To wam da najwięcej informacji. I wziąć taką osobę, która was triggeruje, której zachowanie was, cokolwiek, to może być wszystko, no może was triggerować jej duży palec u stopy. No to wiecie, to jak ktoś was triggeruje i wkurwia, to wszystko znajdziecie w nim wkurwiającego, tak? To może być nawet sposób, w jaki cmoka. To mówię teraz o sobie, bo często cmokam, jestem przekonana, że jest multum osób, których moje cmokanie triggeruje. Więc możecie ją wziąć i potraktować ją jak most dla waszej świadomości, spróbować tam znaleźć powody, dla których was triggeruje. Często takim powodem są jakieś wasze nieujawnione. Ja nie mówię, że zawsze trigger oznacza, że komuś coś zazdrościcie. Nie, niekoniecznie, bo wy wcale nie musicie zazdrościć komuś i tylko dlatego go hejtować. To nie jest to. Ale może na przykład oceniacie, że wy macie inny sposób postępowania i zrobilibyście coś inaczej, zrobilibyście coś lepiej, osiągnęlibyście coś więcej, stworzylibyście coś innego, podjęlibyście inne decyzje. Więc dobrze by było w takiej sytuacji właśnie potraktować taką osobę jako most dla waszej świadomości. Co byście zrobili lepiej? Jak byście to zrobili lepiej? Co byście osiągnęli więcej? Jak byście zrobili więcej, gdybyście byli w butach na przykład tej osoby? Jakie byście podjęli decyzje? Co by spowodowało, że byście byli tu, a nie gdzieś indziej? I spróbować właśnie potraktować to jako inspirację dla siebie samych, dla inspirację dla swojej świadomości, jak poszerzenie swojej świadomości, że pewne rzeczy są możliwe, że skoro ta osoba zrobiła to
tak, wy byście zrobili to lepiej. To znaczy, że możecie to zrobić lepiej, możecie nawet spróbować zrobić to lepiej. Wiecie, o co chodzi? Zróbcie to lepiej, zaryzykujcie, bo może na przykład coś was triggeruje, bo wy wiecie, że macie w sobie coś więcej, macie w sobie jakąś magię nieodkrytą, widzicie tą osobę, która was triggeruje, że robi coś niewystarczająco dobrze, a ma jakieś tam efekty, a wy czujecie w sobie tą moc, czujecie w sobie tą magię, żebyście zrobili coś lepiej, mądrzej, fajniej, bystrzej, whatever. To wtedy potraktujcie tą emocję, zróbcie to. Potraktujcie tą osobę, że skoro ona zrobiła to tak i ma takie i takie efekty, a wy wiecie, że możecie lepiej, to znaczy, że będziecie mieli, no wiecie, to jest wnioskowanie logiczne, to znaczy, że będziecie mieli jeszcze lepsze efekty. No to idźcie za tym, potraktujcie to jako most dla swojej świadomości, że to się da, że można, że osiągnę, że jestem w stanie, bo wiem, że mogę lepiej. Albo inaczej, na kontrze. Jeżeli taka osoba was triggeruje, bo na przykład wydaje wam się, że wy nie możecie, wy nie potraficie, wy byście nie umieli, to potraktujcie ją jako most, że się da, że można, że może ona też nie umiała, że może ona też miała jakieś blokady, że może ona też się, wiecie, bała i stresowała, ale zrobiła i gdzieś tam doszła robiąc to, co oznacza, że wy, gdybyście też zrobili, to też byście doszli gdzieś, może tam, gdzie ta osoba, a może nawet dalej. Więc wiecie, to chodzi o to, żeby to sobie tak wszystko poprzestawiać, żeby coś z tego wyciągnąć, jakąś korzyść dla siebie, no bo na koniec dnia, co macie z korzyści z hejtowania i z wlewu żółci, którą i tak prędzej czy później, jeżeli jesteście dobrymi, poczciwymi ludźmi, no to będziecie musieli to zwrócić w formie złego samopoczucia, no, że w sumie to się zachowałam do dupy, bo po co, nie? Nie jestem takim człowiekiem, jestem większym człowiekiem, jestem... Nie warto, to było złe. To co wam z tego zostanie z taką emocją? Więc lepiej to wziąć i wykorzystać. Wykorzystać jako narzędzie dla polepszenia siebie, po prostu. I polepszenia tego, gdzie ty jesteś, tego, w którym ty miejscu jesteś. Ty nie musisz lubić tej osoby, nie musisz jej szanować, nie musisz jej dziękować, nic nie musisz. Możesz ją potraktować, jak cię triggeruje, jako narzędzie do polepszenia i do poprawy samego siebie. Ja jestem okej. Okay. Możecie mnie traktować jako narzędzie, jeżeli wam się w czymś przydam i polepszycie dzięki mnie swoje życia, zaryzykujecie dzięki mnie coś, czego się boicie, wyjdziecie dzięki mnie z jakiejś strefy komfortu, to ja jestem z tym okej. Okay. Weźcie mnie i wykorzystajcie w taki sposób, ale jeżeli macie mnie wykorzystać po to, żeby po prostu wyżygać żółć, to jest bez sensu, bo to jest, ani ja na tym nie zyskam, ani wy na tym nie zyskacie. Ja na tym stracę, bo wiecie, no to zawsze jest nieprzyjemnie czytać o sobie beznadziejne rzeczy. Wy na tym też stracicie i nic nie zyskacie, bo na koniec dnia będziecie musieli coś oddać, a jak jeszcze ja zdecyduję, że pociągnę do odpowiedzialności tych, którzy naruszyli prawo, no to będzie jeszcze nieprzyjemnie, więc to jest bez sensu. Ale ja wam daję pełne prawo do tego, żeby wykorzystywać mnie. I myślę, że wszystkie takie osoby, które starają się gdzieś tam działać, wiecie, taką, na taką szerszą skalę, mają w sobie taką potrzebę, żeby inspirowania innych, ale nie dlatego, że ja ciebie zainspiruję tym i ty bądź taka jak ja i mi zazdrość, ja się wtedy będę czuła super ekstra, bo moje ego będzie nakarmione. Nie, mam to w dupie. Mam to w dupie. Naprawdę. Jestem już na to za stara. Ja bardziej się cieszę, jak któraś z was mi napisze: słuchaj Nanka, w chasie bałam, pracowałam u swojej siostry. Moja siostra zawsze była ta wspaniała, ta mądra, ta piękna, ta doskonała. A ja byłam ta młodsza, ta nieudana, ta, której nie wychodzi. I pracowałam u niej, aż któregoś dnia powiedziałam, przesłuchałam, nie wiem, podcastu, posłuchałam ciebie, przeczytałam coś, nawet dobra, w dupie, nie mnie, bo znowu będzie, że mówię sobie, kogokolwiek. Posłuchałam kogoś, przeczytałam coś i powiedziałam, nie, dość, ja też mogę. I teraz otwieram sobie swoje malutkie miejsce. Jest to początek, jest to malutkie miejsce, nie jest to, co ma moja siostra, nie jest to wielkie miejsce zatrudniające wiele osób i przynoszące ogromne dochody i wielki sukces. Jest to malutkie miejsce, ale moje. Tylko i wyłącznie moje. To powiem wam, że to jest warte
wszystkiego. Wszystkiego. Jak wiesz, że ktoś tam, możesz go nie znać, możesz go nie widzieć, możesz nie mieć z nim nic wspólnego, ale jak wiesz, że ktoś tam dzięki tobie się odważył, się po prostu odważył i poszedł po swoje. I może to malutkie miejsce przez 5 lat nie będzie zarabiało tyle, ile się zarabiało będąc na etacie u siostry. Ale to jest twoje. To jest twoje. To jest twoja decyzja. Pracujesz dla siebie. Walczysz o siebie. Walczysz o swoje. Więc ja zachęcam was, naprawdę, żebyście to, co was triggeruje, potraktowali jako narzędzie. Jako narzędzie do znalezienia dlaczego? Co to może mi powiedzieć o mnie? Co to może mi powiedzieć o sytuacji, w której jestem? I potraktowali jako most, po którym przejdziecie nad swoimi lękami. No bo skoro jakaś tam kuźwa nanga taka tam przelazła i coś tam zrobiła, coś tam się odważyła, a też się bała wielokrotnie, bo mówi o tym, kuźwa, ona tam poszła, to ja tym mostem też pójdę. Przejdę nad tym strachem, przejdę nad tym lękiem, przejdę nad tym, że nie, ja to nie dam rady, ja to jestem nieudana, ja to jestem taka śmaka z owaka, ja to sobie nie dam rady, ja sobie nie poradzę. Ja to nie jestem taka wyszczekana, a ja to nie jestem taka pewna siebie, a ja to nie jestem taka śmaka i owaka, a ja to nie jestem, mój tatuś to nie jest sędzia, a ja to nie mam pieniążków, ja to nie mam tego śmego. Fuck it. Pierdolcie to. Pierdolcie te myśli. Przejdźcie po prostu. Spróbujcie jeden krok, drugi krok, trzeci krok. Potraktujcie tych ludzi, którzy was triggerują jako narzędzie do tego, że kurde, oni dali radę, ja też dam radę. Oni przyszli, ja też przejdę. 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 Będę się bać, bo ja też się bałam. Będę się trząść, bo ja też się trzęsłam. Będę przerażona, bo będę się bała porażki, bo ja też się bałam. Mojego tak się bało porażki, moi kochani. Mojego tak się bało porażki, że przez wiele lat mnie mroziło, żebym nic nie robiła. Nie robiła nic poza strefę komfortu, bo jak zrobię coś poza strefą komfortu i przegram, to jest koniec świata. Przegrałam. Nie raz, nie dwa. I nie ma końca świata. Nie ma końca świata. Wciąż leżę na leżaku, nagrywam dla was podcast. Mój świat się nie skończył i wasz świat się też nie skończy. Dlatego trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że jakieś moje słowa gdzieś tam popłyną, gdzieś tam pofruną, jakaś moja energia gdzieś tam do was pofrunie i spowoduje, że coś się zmieni. Że coś się polepszy w waszych życiach. Że pomyślicie sobie, że kurde, może nie za pierwszym razem, może nie za drugim, może nie za trzecim, ale w końcu dam radę. Bo jestem kurwa dzielna. I dam radę. I się nie poddam. I tyle. I popełnię mnóstwo błędów. I zrobię mnóstwo razy z siebie pośmiewisko. I zrobię mnóstwo razy głupie rzeczy, których się będę wstydziła. I trudno. Ale będę próbować. Próbować się polepszyć, próbować być fajniejsza, próbować być lepsza. Po prostu, bo po to tutaj jestem. Po to, żeby się uczyć. Po to, żeby żyć w zgodzie ze sobą. Autentycznie i prawdziwie. Po to tutaj jesteś. Żeby żyć autentycznie i żyć prawdziwie. I nie bać się tego, kim jesteś. Nie wstydzić się tego, kim jesteś. Być po prostu sobą. Bo tacy, jacy jesteśmy. Tacy jesteśmy magiczni. Wszyscy. No buziaczki i do zobaczenia. Jeśli spodobało Ci się to, co usłyszałeś na moim podcaście, serdecznie zapraszam Cię na moją platformę, gdzie posiadam warsztaty poświęcone manifestacji oraz inne narzędzia, które pomogą Ci w pełni wykorzystać swój potencjał. Razem odkryjemy, jak wprowadzić w życie marzenia i cele. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i pamiętaj, magia jest w tobie.